Szczęść Boże, na imię Karol przyjechałem z Podlasia, z parafii Matki Boskiej, wspomożycielki z Różanego Stoku. Pierwszy raz przywiózł tu mnie 7 lat temu mój kolega. Byłem chory na nowotwór. Nie dałem rady nawet tu wejść. Tu wolontariusze, obsługa w jakiśkolwiek sposób. Było tutaj tak ciasno, że staliśmy aż tam daleko, daleko. Kolega poprosił, żeby mnie tu ktoś przywiózł do wózku. Przywieźli mnie tu. Koło tego filara z drugiej strony siedziałem na wózku. Po całej mszy podszedł ojciec Daniel. I powiedział, żebym wstał. Gdzie już 2 tygodnie nie dałem rady chodzić. Wstałem. Od tamtej pory wyniki się zaczęły poprawiać. Miesiąc później, leżąc w Warszawie w klinice na chemioterapii, słuchałem, jak ojciec Daniel modli się za młodego mężczyznę, który ma żonę, 3 dzieci, ma nowotwór pod lewym kolanem i od tej chwili, gdy tego ten mężczyzna wysłucha, wszystko będzie dobrze. Od tamtej pory wszystkie wyniki poprawiły się, wszystko zaczęło znikać, zanikać. A dość słynny, że tak powiem, profesor Rutkowski do tej pory pisze na mój temat jakiś tam referat i nie wie, w jaki sposób to się dzieje. Więc wielkie Bóg zapłać. Chwała Panu. Jeszcze raz brawa naszego brata.